mam jeszcze jedną sztuczkę. Taki trik, który również często stosujesz, który znam doskonale i za każdym razem daje się na niego nabrać. Może nie tyle nabrać, co za każdym razem ta sztuczka tworzy klimat. Mimo, że ją znam, to ona zawsze jest skuteczna. Zawsze jest dobra. Przynajmniej dla mnie. Polega ona na tym, że w momencie, kiedy nie wiem, mam otworzyć drzwi albo otworzyć skrzynię, albo dotknąć sarkofagu. Mistrz gry nagle staje się drobiazgowy, szczegółowy. Interesuje się tylko mną, zostawia innych graczy i mówi: dobrze, podchodzisz, ale którą ręką dotykasz? Co masz w drugiej ręce? W tym momencie gracz zaczyna czuć się nieswojo. Wzbudzasz znowu niepokój. Jeżeli mistrz gry o to cię pyta, to zapewne jest to ważne. Chyba coś ważnego ze scenariusza musiał coś wymyślić. A jeśli mistrz gry coś wymyślał w podziemiach, to z pewnością jest to coś bardzo złego. Bardzo paskudnego. I w momencie, kiedy otwieram te drzwi i mistrz gry opisuje tą ciemność, która tam jest, albo otwieram ten sarkofag i opisuje tą ciemność, którą tam jest, i że nagle i nic tam nie ma. Albo jest. Właśnie w tej sztuczce polega na tym, że w tym momencie są dwa wyjścia. Albo coś tam jest, albo nic tam nie ma. Albo nie ma, ale graczowi zdawało się, że jest. Więc tak czy inaczej można to wykonać. Gracz może wskoczyć z wrzaskiem i wyciągnąć miecz. I o to chodzi. Tak, manipulując tymi dwoma elementami, coś tam jest, coś tam nie ma, można co po chwilę budować emocje w czasie takiej gry. Musicie obserwować graczy. Sztuczki, te zabiegi, które stosujecie na sesji podczas konkretnej przygody, ale też w dłuższym okresie czasu, one się podobają albo się nie podobają. Czasami się sprawdzają, czasami nie. Musicie się uczyć. Każda sesja, z każdej przygody trzeba wyciągać wnioski, obserwować swoich towarzyszy przy tym stole i się uczyć. To jest najważniejsze. To co? Wychodzimy z podziemi. Wychodzimy z podziemi, albo nie, bo może być to tylko sen. Jeżeli podziemia są bardzo długie i spędzamy tam kilka dni, to się zdarza. Weźcie pod uwagę, że w ciemności odseparowanie od światła słonecznego dosyć szybko, jedni wolniej, inni szybciej, inni krócej, dosyć szybko tracimy poczucie upływu czasu. No już takimi zwierzętami jesteśmy, że żyjemy pod słońcem, pod gwiazdami, pod księżycem i zbyt długo przebywając w podziemiach nie tylko wzbudza dla nas niepokój, ale dziwne rzeczy zaczynają się nam dziać z umysłem. Wychodząc z podziemi może się okazać, że to wyjście nie jest prawdziwe, że tylko nam się śniło, że to są jakieś kolejne majaki, ktoś nas zwodzi magicznie albo nie. Może to nasza podświadomość generuje takie, a nie inne obrazy. Z czasem można, podobnie jak miraże na pustyni, pod wpływem ciepła i braku w organizmie pewnych substancji się widzi, to także w podziemiach można zacząć słyszeć rzeczy, których tak naprawdę nie ma. Słyszeć dźwięki, które są czymś zupełnie innym, albo które są omamem, są złudzeniem. Na przykład tak jak teraz. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ja to słyszę, ale jestem przemęczony. Tak. I tak jak mówiliśmy, w momencie, kiedy postacie graczy wchodzą do podziemi, warto podkreślić ten kontrast aranżacją przestrzeni, czy też opisem zupełnie innym niż normalnie prowadzicie, postawą zupełnie inną niż prowadzicie, mówiąc ciszej niż normalnie jak prowadzicie. W momencie, kiedy gracze wychodzą z tych podziemi, powracaj również, niech powrócą również pozostałe elementy. Możecie wstać, szerokie gesty, wziąć oddech, odetchnąć. Zapuszczacie inną muzykę, możecie się rozprostować. Powoli zapalić światło, jedno, drugie, trzecie. I oślepić graczy, no bo to o to chodzi. Jeżeli na zewnątrz jest dzień, a oni po kilku godzinach, jeśli nie dniach przebywania w tym bardzo ponurym, złowieszczym miejscu, zobaczą teraz światło słońca, to przez kilka dobrych chwil będą oślepieni. Wtedy możecie ich zaatakować. Nie wy osobiście, ale jakiś tam oddział bestii, czy to z podziemi, czy to z trochę innego elementu, wątku scenariusza. Nieprzygotowani i gracze, i bohaterowie, bo jedni są oślepieni,
z taką wielką ulgą odpływa im adrenalina albo coś innego z żył, a gracze też spodziewają się już napisów końcowych, finału przygody. A wy przygotowaliście coś jeszcze. Wielką, ostateczną bitwę finałową, na której mogą wszyscy zginąć. Dobra. Myślę, że to jest wszystko, jeśli chodzi o podziemia, co jesteśmy w stanie dzisiaj wam przekazać. To są takie zupełne podstawy. Odpowiadamy tutaj na pytanie początkującego prowadzącego, który chciał od nas, pewnie trochę bardziej doświadczonych, zaawansowanych w tej rozrywce ludzi, usłyszeć jakiś fragment ich doświadczeń. Okej, z tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, jakbyś miał wybrać jedną rzecz, jedną najważniejszą rzecz, jeśli chodzi o podziemia, to co by to było? Trudne wybory to kwintesencja Dark. Jedną rzecz? Tak. Jeden trik, jeden motyw. Z mojego punktu widzenia najbardziej, mimo wszystko, i to wybiorę, najważniejszą rzeczą jest ta konsekwencja i to przygotowanie, celowość podziemi. Ta ich tożsamość, jak sobie powiedzieliśmy wcześniej. Jeśli mamy na to pomysł, wiemy, czemu te podziemia mają służyć, to porusza jakby całą kaskadę, całe domino pewnych następstw, pewnych skutków, no, z którymi sobie poradzimy albo nie. Jakieś pomysły nam z głowie się wygenerują, albo ich nie będzie. No, na to nie ma zasad. Chyba to bym wybrał, jeśli chodzi o rady dla mistrzów gry w prowadzeniu podziemi. Jeśli chodzi o trik, powiedzmy, że to jest coś dodatkowego, to ta niepewność w opisach, to sterowanie językiem w trybie przypuszczającym, tej niepewności, jakby powątpiewania we własne słowa prowadzącego. Myślę, że to jest bardzo istotne. Ja z kolei wybieram jako trik skupienie się na zmyśle słuchu. Zdecydowanym, jeśli coś opisujesz, to z punktu widzenia słuchu. Z punktu widzenia słuchu? Co ja powiedziałem? Piękna metafora. Z punktu słyszenia słuchu? Z punktu słyszenia bohatera. Jeśli coś opisujesz, to tak. Szczególnie jeśli nagle zgasną ich wszystkie latarnie, bo skończy się oliwa albo inne paliwo do tychże. Jeśli zużyją im się pochodnie. Ekwipunek jest bardzo ważny. To niby banalna rzecz, ale pamiętajcie o takich podstawach jak upewnienie się, że wiecie, co przy sobie mają bohaterowie, wchodząc do podziemi. Wchodząc do lokacji, z której przez dłuższy czas mogą nie wyjść. Bo w tych podziemiach może być dużo wody, wody pitnej, ale może nie być jej wcale. I takie błąkanie się, no w zależności oczywiście od tego, jak bardzo będziecie chcieli się nad graczami, nad bohaterami pastwić. Nigdy nie pastwicie się, nie znęcacie się nad graczami, zawsze robicie nad bohaterami. Jeżeli gracze nie czują przyjemności z pastwienia się nad ich bohaterami, nie robicie tego. Nie robicie, ale to też takie podstawy. No i tu już jest temat rzeka na osobne wideo. Na osobne wideo. Jeżeli wam się spodoba to, no to pewnie będzie jakaś kontynuacja. Tak. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś wątpliwości, jeśli my moglibyśmy wam w jakikolwiek sposób pomóc... Jeśli mamy coś rozwinąć, pociągnąć temat jakiś dalej, pytajcie. To... Czekaj, niech sobie wyobrażę. To tu, tak, tam, na pewno tam, jest mail. Mail do mnie, ja go jeszcze powiem, allegorockhaki@gmail.com. Możecie do mnie napisać, możecie zadać pytanie, a my nagramy wideo. A teraz cóż, pora na sesyjkę, co prawda nie w podziemiach, ale będzie ponuro, mroczno. Tak. No to co? Będę się pożegnać. Jasne. Mam nadzieję, że nie znudziliśmy. Zresztą te nudniejsze fragmenty się wytnie. My tak naprawdę rozmawiamy już czwartą godzinę, ale mam nadzieję, że Haki zrobi z tego materiał lekkostrawny dla was. Aha. Pokolenia przyzwyczajonego do 10-minutowych filmików na YouTube. No i co? Chyba też wypadałoby się przyznać. My to nagrywamy czwarty raz. Tak, czwarty raz, ale to nie dlatego, że... no sprzęt. Sprzęt ten... to Dark. O, za drugim razem straciłeś przytomność. To było za pierwszym razem. Po 8 godzinie. To prawda. Za mało wilgoci. W organizmie musi być... tak, wilgoć. Płynny. Odwodnienie. Pamiętajcie o tym, prowadząc podziemia.